ta-ta. Dobry wieczór Państwu, dokładnie 10 minut po godzinie 6. Kwarantanna w Hi-Fi. Witam Państwa w przedostatnim wydaniu naszego wspaniałego cyklu. Spotkamy się potem po wakacjach, ale to jest przedostatnie wydanie. No a naszymi gośćmi są znakomici artyści, którzy przyjechali aż z Berlina specjalnie, żeby przed Państwem wystąpić. Joanna Petryka-Wawrowska, wybitny witam sopron. Państwa, dobry wieczór. Dzień dobry. I pan Karol Borsuk, kompozytor, skrzypek. No właśnie, zacząłem od tego, że kompozytor, bo cały nasz program będzie wypełniony pana kompozycjami. Może zaczniemy od kobiety. Pani Joanno, jak to się stało, że pani się związała z Niemcami? To było tak, że po moich studiach w Akademii Muzycznej w Krakowie wyjechałam na studia podyplomowe. To był 2000 rok, wtedy nie było studiów podyplomowych w Polsce i to była klasa pieśni u profesora Konrada Richtera, który był wielką sławą wtedy. I po prostu zaczęłam... I tak zostało. Tak zostało, tak się zasiedziałam troszeczkę, zaczęłam współpracować z różnymi teatrami w Niemczech. Na początku mieszkałam w Stuttgarcie, a później przenieśliśmy się z rodziną do Berlina, ponieważ mój mąż rozpoczął tam pracę w Deutsche Oper i stąd Berlin od 16 lat. Cała rodzina związana z muzyką. Tak. Pan Karol Borsuk wcześniej nieco, zresztą widać to po siwym włosie, że tak, pan wcześniej do wyjechał. Tego się przyznaję. Bo, ale nie dlatego pana siwiał, że pan pojechał do Niemiec? Nie dlatego, myślę, że nie. Zresztą tak mi się jakoś dobrze ułożyło tam. Natomiast ten moment przejściowy był trudny, dlatego że ja miałem koncerty w grudniu, między 6 a 13 grudnia 1981 roku. I wybuchł stan wojenny. I stałem bezradny, co robić. I ja tam dyrygowałem chórem akademickim i tak dalej, i tak dalej. No i z żoną zdecydowaliśmy oboje, że zostanie, że ja zostanę, a żona wróciła. Dlatego, że córka była w Polsce i malutka, miała roczek i kilka miesięcy. I żona postanowiła wrócić, ja byłem sam tam. Nawiązałem, dzięki Bogu, miałem szczęście, że nawiązałem kontakty dzięki między innymi Zbyszkowi Zienkowskiemu, któremu dziękuję ciągle, Edwardowi Zienkowskiemu, temu skrzypkowi, profesorowi z Wiednia, który mi umożliwił kontakty dalsze w Berlinie, które natychmiast poszły dalej, tak żeby zacząłem prowadzić zajęcia i potem się to dalej tak rozwinęło, że przeszedłem do szkoły muzycznej, napisałem moją, to się mówi po niemiecku, zwerbowałem, czyli się u nich zameldowałem i dostałem odpowiedź pozytywną, potem ktoś zobaczył, jak dyryguje koncerty. Powiedział pan, że dyrygował pan, ale jest pan przede wszystkim skrzypkiem, a od 20 lat dokładnie, 20 lat temu pierwszy raz pan coś napisał, tak? Napisałem, tak. Napisałem takie małe andante na skrzypce i jeszcze stowarzyszenie, można to grać na dwoje skrzypiec, ale wtedy wykonaliśmy z kontrabasem i z organami w Międzyzdrojach na ślub mojej córki. Pani Anno, co dzisiaj w repertuarze się znalazło? Co dzisiaj Państwo przedstawicie? W dzisiejszym repertuarze mamy właśnie utwory Karola, które są właściwie nowością na rynku kompozytorskim, bo są napisane na sopran i skrzypce do znanych polskich poezji albo do znanych tłumaczy polskich poezji. Takich jak Bereska, Dedecjusz, Norwid. Mamy też małą niespodziankę. To będzie prawykonanie. No proszę, jak się cieszę, że u nas będzie jakieś prawykonanie. Proszę Państwa, to ja wobec tego nie chcę zabierać czasu, bo muzyka jest najważniejsza, ale liczę, tak jak jest zasada naszych koncertów, że od czasu do czasu Państwo się odezwą, coś Państwo opowiedzą. W związku z czym rozumiem, że będzie to recital kompozytorski pana Karola Borsuka w wykonaniu pani Joanny Petryki-Wawrowskiej i pana Karola Borsuka, kompozytora. Zostawiam państwa razem z artystami, ja sobie siadam z boczku, no i słuchamy dzisiaj recital autorski naszego gościa. Ja jeszcze raz witam serdecznie wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie na ten koncert, zwłaszcza w tych trudnych dniach, pandemicznych dniach. Koncert jest nietypowy, bo jest
autorski i na sopran i skrzypce. Koncert zaczniemy utworem, który napisałeś właśnie jako pierwszy, Karol, tak? 20 lat temu. O tym właśnie wspomniałem. Andante. To było Andante, skomponowane 20 lat temu. Naszą propozycją teraz będzie 8 miniatur do słów Henryka Bereski. To takie króciutkie, wybór takich króciutkich jego sentencji. Ja będę, to są oczywiście miniatury w języku niemieckim. Ja pozwolę sobie przed każdą miniaturą przeczytać tekst i tłumaczenie, ale może... Dwa zdania na temat Bereski. Trzy zdania, tak. Henryk Bereska urodził się w Katowicach, w dzisiejszych Katowicach. To jest. I po wojnie przeniósł się do Berlina, do Berlina Wschodniego, gdzie studiował na Humboldt Uniwersytecie, skończył studia i zaczął się zajmować tłumaczeniem, ponieważ znał biegle, ponieważ z Katowic pochodził, znał biegle oba języki. Więc okazało się, że ma tą możliwość i znakomitą zdolność tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki po to, żeby przekazać jak najdalej polską literaturę, najpiękniejszą. On tłumaczył największych specjalistów literatury, największych mistrzów literatury od renesansu do współczesności. I obok tego pisał również własną poezję. Poezję typowo berlińską, można powiedzieć, ale nie tylko. I między innymi można w internecie również znaleźć jego bardzo mądre aforyzmy lub myśli po prostu. I ja kiedyś wybrałem 8 takich aforyzmów, które wykonaliśmy z okazji sympozjum poświęcone tłumaczom literatury polskiej na język niemiecki. Sympozja te się odbywają na Uniwersytecie Wiadryjna i napisałem takich 8, które chcieliśmy Państwu teraz zaproponować i zaprezentować. Tak, na jednym z tych koncertów zresztą mieliśmy okazję poznać żonę Hilda. Henryka Bereski, która opowiedziała nam kilka anegdot o Henryku. Henryk podobno był bardzo wesołym człowiekiem, lubiał przesiadywać w knajpach berlińskich. Tak, tak. I popijać piwo. Z kumplami. Może właśnie te miniatury wtedy mu przyszły do głowy, te aforyzmy. Ambos. Ambos oder Hammer sein. Dann schon lieber Schmidt. Kowadło. Lepiej być kowadłem czy młotkiem? Chyba najlepiej być kowalem. Thank you.
Ambos. Ambos. Cezarysz. Ich kam, sah und ging. Niecesarski. Przyszedłem, zobaczyłem i poszedłem. Cezarysz, Cezarysz. Blinde Liebe geht zugrunde, dass ein Partner sehend wird. Niejedna ślepa miłość runie w gruzach, jeśli partner zobaczy, że jest ślepa. Behalte deine Prinzipien schonend und du brauchst sie seltener zu wechseln. Utrzymuj swoje zasady, nie łamiąc ich, a wtedy nie musisz ich zmieniać. Behalte deine
wird das Brüllen eines Säuglings damit erklärt, es sei um seine Rente besorgt. Niebawem krzyk dziecka będzie tłumaczony tym, że martwi się ono o swoją przyszłą emeryturę. Hoffnungen, die man zu einem Höhenflug losschickt, sollte man mit dem Fallschirm versehen. Nadzieje, które pokładamy wysoko, powinniśmy na wszelki wypadek zaopatrzyć w spadochron. Die behaupten, es gut mit dir zu meinen, ohne zu fragen, was du davon hältst. Unikaj ludzi, którzy twierdzą, że mają dobre intencje, nie pytając cię o twoje zdanie. Meine Leute,
es gut mit dir zu meinen. Ohne zu fragen, was du Ich kenne Leute, die sich mit dem Abreißen der Kalenderblätter sehr viel Zeit nehmen. Znam ludzi, którzy potrzebują bardzo dużo czasu, żeby zerwać kolejną kartkę z kalendarza. Miniatur Bereski do muzyki Karola Borsuka. Kolejna nasza propozycja to jest utwór napisany na skrzypce. W którym roku? 2012. Fantazja demol. Tak, tak. Fantazja demol na skrzypce solo. No, przy jakiej okazji to napisałeś? To chyba było bez okazji. Okazja bez okazji. Miałem moment czasu między zajęciami i sobie wziąłem skrzypce i zacząłem grać. I zobaczyłem, że coś z tego wychodzi. I wyszła taka fantazja, którą teraz Państwu spróbuję zaprezentować. Thank you.
była fantazja G-moll? D-moll. Fantazja D-moll, tak, tak. Teraz mamy dla Państwa utwór napisany do tekstu polskiego poety Zbigniewa Herberta. Poezja to nie rozpasana wyobraźnia, ale dyscyplina myślenia. Utwór napisałeś z jakiej okazji? No specjalnie na seminarium i na dyskusję panelową, która się odbywa na Uniwersytecie Wiadrina, gdzie jesteśmy co roku gośćmi u pani doktor Ilony Czechowskiej. I tam była dyskusja z udziałem też rodziny Herberta, był też siostrzeniec jego na tym i po prostu spytano nas, spytano mnie, czy ewentualnie coś mógłbym przywieźć z Berlina. I wybrałem jedno zdanie, poezja. Jedno zdanie, które mówi wszystko o tym, jak Herbert poważnie, jak podchodził do swojego zawodu. Do zawodu poety. A to jest wielki zawód. I nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. I tak. On był. Prawykonanie było w listopadzie w 2019 roku we Frankfurcie, a potem mieliśmy jeszcze kilkakrotnie okazję wykonywaliśmy. Kilkakrotnie wykonywać w Berlinie, przybliżając niemieckiej publiczności polską poezję. I polską mowę. Właśnie. Szczerze, że kiedy pierwszy raz zaczęłam śpiewać ten utwór, to wydawało mi się to tak abstrakcyjne, że myślałam, że jest nie do wykonania, ale jest do wykonania. Tak, bo tych nut niekiedy nie ma skąd chwytać. Bo nie jest to zupełnie inne przeżycie śpiewać ze skrzypcami tylko niż z fortepianem, który jednak ma zawsze, daje oparcie. Kolejny nasz utwór to jest... utwór w języku niemieckim Übersetzen do tekstu Karla Dedeciusza. Karl Dedeciusz?
chyba najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych, ale w ostatnich latach najwybitniejszy tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, urodzony w Łodzi. Stulecie urodzin jego obchodziliśmy teraz w Łodzi w maju. Też w Muzeum Łódzkim jest specjalna wystawa jego, nie tylko jemu poświęcona, ale także stuleciu jego urodzin. Młody człowiek, który pochodząc z rodziny niemieckiej, ukończył gimnazjum polskie. W języku polskim maturę zdawał. No i potem przyszła wojna niestety. Został wciągnięty do wojska jako Niemiec, niemieckiego. Potem przebywał przez długi czas jeszcze w Rosji. Kiedy powrócił, osiadł w Niemczech. Prawda? No właśnie. Tłumaczył najwybitniejszych twórców literatury polskiej. Naprawdę. Był zaprzyjaźniony z Różewiczem, ale tłumaczył wszystkich. Jego dzieła i myśli jego są tak ogromne. Ja czytam jego niektóre referaty, czy to są ogromne. Także jestem zafascynowany ciągle z postacią Dedeciusa. Dedeciusza po polsku. Sam Karl Dedeciusz powiedział, że pisanie poezji to jest, tłumaczenie poezji to jest jak pisanie poezji na nowo, proces metamorfozy, a nazywany był czarodziejem słowa z Darmstadt. Dlatego, że założył tam niemiecki Instytut Polski, Kultury Polskiej, tak, który do dziś istnieje i działa prawdopodobnie, no działa na pewno. Tak, tekst Übersetzen to jest taka gra słów na temat tłumaczenia. Ja pozwolę sobie przeczytać tekst po niemiecku. Übersetzen, über die Sätze sitzen, laute Fragen. Über die Sätze sitzen, aufsitzen, nachsitzen, hinter die Sätze sehen, nachsehen, vorstehen, beistehen, unter die Sätze dringen, vordringen, eindringen, laute Fragen. W tłumaczeniu na polskie to by było tłumaczyć, usiąść nad tłumaczeniami, zadawać pytania, siedzieć za tłumaczeniami, siedzieć przed tłumaczeniami, pod tłumaczeniami, natłumaczyć, przetłumaczyć, wytłumaczyć, zatłumaczyć i tak dalej. Tak, to jest specyficzny w ogóle zawód tłumacza. Niesamowicie specyficzny. I bezec. Thank you.
muszę powiedzieć, że śpiewanie z kompozytorem to jest taka przyjemność, że się ma świadomość, że jeżeli się zaśpiewałoby nie taki dźwięk, to kompozytor to wysłyszy. Następny utwór to jest utwór w języku polskim, napisany w 2020 roku w 2020 roku wiosną, a prawykonanie odbyło się w sierpniu 2020 w Wisełce. W kościele. I utwór ten napisałeś do tekstu Piotra Wursuka, mojego taty. Twojego taty, tak. On się Piotra zajmował krótki, po pracy, kiedy przychodził, zajmował się pisaniem, pisał wiersze w stylu takim romantyczno-pozytywistycznym, różne, dotyczące ojczyzny, dotyczące Polski, dotyczące różnych aspektów. Zostawił też wspomnienia swoje, które wydaliśmy, wiersze też w takim malutkim tomiku i wspomnienia, stacje mojego życia od dzieciństwa aż do, po II wojnie światowej, do powrotu z obozu, z pracy w Niemczech przymusowo, gdzie był. Ale dzisiaj chciałem zaproponować taki malutki, krótki tekst. Kto szuka w nieszczęściu pomocy, ten znajdzie ją w boskiej mocy. To jest ten króciutki tekst jego myśl. Tak, nawet... a czy ten utwór napisałeś z okazji jakiejś, czy to po prostu... Nie, to było po prostu taki moment, w którym chciałem spróbować... zobaczyć, czy potrafię również do tekstu mojego taty napisać. To jest takie dziwne, ale to jest... Taty, utwór na głos fortepianu. Gdzie się podziały te kwiaty. Tak, to jest razem w cyklu tych pieśni z Hermanem Hesse, z Nietzschem i tak dalej. Nie? Ale to jest ten utwór polski, który już wykonywany był i przez Oskara, i przez wielu, i przez Ewę Mikulską, śpiewaczkę naszą z Warszawy. I ty śpiewałaś, i wszyscy, wszyscy nie, ale niektórzy śpiewali. I cieszę się bardzo. Natomiast to jest Kto szuka. Kto szuka?
była Kto szuka? Do tekstu Piotra Borsuka. Karol, ale ty nie piszesz tylko takich małych form, ty piszesz również większe formy, prawda? No, tak się zdarzyło, że... No pierwszą większą formą to było Rekwiem międzyizraelskie, napisane po chyba 2 lata po śmierci tych naszych dwuolimpijczyków, Ślusarskiego i Komara, którzy zginęli w drodze do Międzyzdrowia. Kiedyś byłem na mszy, tam na takiej mszy poświęconej ich pamięci i wychodząc z kościoła usłyszałem motyw pam pim, pam pam, pam pam. Rekwiem, rekwiem, rekwiem. Wszyscy mówią, że rekwiem musi być spokojnie. Nie. To jest pytanie zadawane. Rekwiem, rekwiem. I to rekwiem międzyzdrojskie. Nie, potem napisałem kredo, które no, rozbudowało się prawie do 20 minut i po które proboszcz Międzyzdrojów, świętej pamięci Marian Witlip, powiedział: Karolu, rozbuduj to do mszy. Przecież to jest tak duży utwór. No i napisałem. Pozostałe części msza została nagrana przez szczecińską telewizję wtedy, ale to było nagranie z koncertu, potem była wyemitowana msza międzyzdrojska, godzinny utwór, no i potem przyszło Quo Vadis, potem przyszły ostatnio Seneki, które ty śpiewałaś, prawie wykonanie w Konzerthaus w Berlinie, czy w Filharmonii ostatnio, teraz z Koszalińską, a teraz z tym zespołem profesora Tomaszewskiego robiliśmy kredo, to 20-minutowe kredo na smyczki, fortepian, organy, solistkę i chór. To takie z większych. Naturalnie teraz są pisane dalsze utwory, już, bo już powstał dużo podwójny koncert dla dwóch koncertmistrzów berlińskich, dla Daniela Stabrawy i Tomka Tomaszewskiego i smyczkowe utwory, które się będzie nazywał Fantazja de Decius, na dwoje skrzypiec i orkiestrę, no ale to są takie plany. Kolejna nasza propozycja to jest absolutna perełka, jeśli chodzi o tekst i muzykę. I to jest prawykonanie w dniu dzisiejszym tutaj dla Państwa. Po raz pierwszy będą Państwo mieli usłyszeć okazję. Utwór nazywa się Pielgrzym. Napisałeś go w marcu 2021 do tekstu Cypriana Kamila Norwida. Myślę, że Kamila Norwida nie trzeba przedstawiać, ale pozwolę sobie przeczytać tekst, wiersz. Nad stanami jest i stanów stan. Jako wieża nad płaskie domy stercząca w chmury. Wy myślicie, że i ja nie pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziej skóry. Przecież i ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą pokrywa jak piramidę. Przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę.
bardzo, bardzo dziękuję za ten, no dość trudny koncert jednak. Dziękuję serdecznie. Kwiaty dla Państwa, na Pani ręce. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję Pani. My również dziękujemy, Pani Marekarze. Proszę Państwa, na tym kończymy nasze kolejne spotkanie z cyklu Kwarantanna w HiFi. Za tydzień wracamy z tym odpoczywającym fortepianem. Wystąpi młody wietnamski pianista, który studiuje w naszym Uniwersytecie Muzycznym, a został laureatem naszej nagrody, radiowej nagrody podczas Forum Pianistycznego Bieszczady 2021. Także zapraszam Państwa za tydzień, a potem wakacyjna przerwa. Dobranoc. Dziękuję.